Ciekawym, wartościowym i niezwykle fascynującym doświadczeniem w moim życiu były spotkania ze słynnym aktorem Krzysztofem Kolbergerem. Miałem możliwość w ciągu kilku lat poprowadzić liczne koncerty i spektakle z udziałem artysty. Był to niezwykle dramatyczny czas w życiu Krzysztofa Kolbergera, który zmagał się z ciężką chorobą. Czas dramatyczny, ale jednocześnie w jakiś sposób niesamowity, gdyż w tym czasie aktor sięgał do największych wartości, fascynował się nimi, propagował je i osiągał niezwykłą dojrzałość. Opowiadał mi o tym niejednokrotnie, kiedy przeprowadzałem z nim wywiady. Te wywiady zostały opublikowane na łamach Ogólnopolskiej Niedzieli. Publikowałem je także w magazynie nadsańskim Nasz Czas. Fragmenty tych wywiadów Krzysztof Kolberger zamieścił w swojej książce Przypadek, nie przypadek. Proszę Państwa, ten film pragnę zadedykować Krzysztofowi Kolbergerowi w 10. rocznicę jego śmierci. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Moja współpraca z Krzysztofem Kolbergerem rozpoczęła się latem 2005 roku. To był niezwykły rok i niezwykły czas dla całej ludzkości. Wszyscy przeżywali śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II, także Krzysztof Kolberger. Śmierć i przesłanie Jana Pawła II odcisnęły olbrzymie piętno na życiu aktora. Interesował się szczególnie w tym czasie tryptykiem rzymskim Jana Pawła II, tym wielkim, wspaniałym poematem. Odkrywał go, przybliżał publiczności, recytując w niedościgły sposób. Jakże, drodzy Państwo, ukryte są tam niesamowite treści. Szczególnie część pierwsza, kiedy jest mowa o strumieniu, kiedy strumień płynie, a my poszukujemy źródła, poszukujemy, jak dojść w górę, pod prąd, by to źródło odnaleźć. Proszę Państwa, ta niezwykła fascynacja poematem ze strony Krzysztofa Kolbergera. W 2005 roku latem przyjechał w czerwcu do Krynicy Górskiej, by tam recytować ten poemat podczas spotkań z kulturą chrześcijańską. I ja wtedy po raz pierwszy usłyszałem, jak aktor ten poemat przybliża. To było, proszę Państwa, coś niesamowitego. Jakie przeżycie, jaka wielka głębia. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Źródło! Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Później miałem okazję porozmawiać z aktorem na ten temat. I kiedy rozmawialiśmy o tryptyku,
powiedział między innymi tak. Minęło kilkanaście miesięcy od chwili, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tym tekstem jako aktor i przekaziciel papieskich medytacji. W owym czasie doszło do niezwykle ważnego wydarzenia, odejścia Ojca Świętego. Z tej perspektywy jego słowa nabierają innego znaczenia. Także w moim życiu prywatnym zaszło wiele zmian, albowiem w tygodniu śmierci i pogrzebu Jana Pawła II odkryłem w sobie śmiertelną chorobę. Na pierwszym występie po operacji sięgnąłem do poezji Karola Wojtyły. Teraz dane mi jest przekazywać nadal piękne myśli papieża zawarte w tryptyku rzymskim. Przybliżając je, pamiętam o tym, że po raz kolejny mam darowane życie. Mając za sobą trudne doświadczenia, stałem się dojrzalszy, a to wszystko odzywa się w interpretacji poematu. Słuchacze, pamiętający wcześniejsze wykonania, stwierdzają, że teraz staje przed nimi inny człowiek w innej rzeczywistości. I faktycznie, drodzy Państwo, śmierć Ojca Świętego bardzo mocno przemieniła Krzysztofa Kolbergera. Niesamowicie przeżywał to, kiedy miał możliwość odczytania testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, w interpretacji tryptyku Krzysztof Kolberger z niesamowitą ekspresją wypowiadał słowa, które mówią o przemijaniu. I kiedy mówił, że to przemijanie ma sens. Ma sens. W moim wywiadzie przeprowadzonym z Krzysztofem Kolbergerem zatytułowanym Nowa rzeczywistość tryptyku, aktor bardzo mocno nawiązuje do papieskiego przesłania o tym, iż przemijanie ma sens. Podkreśla to mówiąc: papież pokazał to w czasie swoich ostatnich dni, kiedy jego odchodzenie stało się głosem, przesłaniem i wskazówką, jak mamy przeżyć nasze życie do końca. Przecież śmierć jest również częścią życia. Krzysztof Kolberger bardzo żałuje, że nie mamy już możliwości usłyszenia nowych słów Jana Pawła II Wielkiego. Jednakże dziedzictwo, które nam pozostawił, jest teraz w naszych rękach. Od naszej chęci, dociekliwości i zaangażowania zależy, co z nim zrobimy. Jeśli chodzi o mnie, podkreśla Krzysztof Kolberger, to przekazywanie papieskiego przesłania uważam za swój obowiązek. Będę to czynił dopóki starczy mi sił, dopóki będą słuchacze. Zapytałem również Krzysztofa Kolbergera, co się stanie z papieskim przesłaniem. Czy rzeczywiście ludzie będą o tych słowach pamiętać? Czy możemy mieć nadzieję na to, że te słowa papieskie wciąż będą w naszych uszach rozbrzmiewać? I Krzysztof Kolberger odpowiedział mi tak. Bardzo chciałbym w to wierzyć. Jesteśmy jednak narodem, który lubi świętować i jednoczyć się w czasie wielkich chwil, po czym gubimy się i zatracamy w codzienności. Pomimo to mam nadzieję, że tak się nie stanie, że dziedzictwo Ojca Świętego będzie promieniowało, a przemiana ludzkich serc pozostanie. Kolejną wielką fascynacją Krzysztofa Kolbergera była poezja księdza Jana Twardowskiego. Aktor przyjaźnił się z księdzem Twardowskim i często recytował jego wiersze. Sprawiało mu to wielką przyjemność. Widział w tych wierszach wielką wartość. Drodzy Państwo,
Kiedy nadszedł 26 marca 2006 roku, miałem możliwość uczestniczenia w wielkim wydarzeniu. Otóż w tym dniu Krzysztof Kolberger zaprezentował poezję księdza Jana Twardowskiego podczas niesamowitego spektaklu, który odbył się w sali balowej Łańcuckiego Zamku. I ja miałem możliwość ten wieczór poprowadzić. To były niesamowite chwile. Ta poezja, ta interpretacja. Proszę Państwa, tego nie da się opisać. Po tym chwilach, kiedy wieczór już się zakończył, miałem możliwość przeprowadzenia wywiadu z Krzysztofem Kolbergerem. Ten wywiad zatytułowałem Melodia słów. I kiedy zapytałem Krzysztofa Kolbergera o poezję księdza Jana Twardowskiego, o recytację tych wierszy przez niego, odpowiedział mi: od lat recytuję te wiersze z wielką radością i przyjemnością. Miałem okazję wielokrotnie mówić tę poezję w obecności autora ku, jak twierdził ksiądz Jan, obopólnej radości. Teraz, gdy poeta odszedł już do wieczności, pojawia się szczególne zadanie pielęgnowania jego dorobku twórczego. Dotychczasowe doświadczenie wykazuje, że czytelnicy i słuchacze potrzebują tej poezji. Zapytałem również Krzysztofa Kolbergera o to: proszę pana, przecież interpretowanie tej poezji przez aktora nie jest łatwe. Jak pan podchodzi do tego problemu? I Krzysztof Kolberger odpowiedział mi tak: jestem już na takim etapie życia zawodowego, że mogę sobie pozwolić na mówienie prostymi słowami. Oczywiście powinny one docierać do ludzi i wywoływać wrażenie. Osiągnięcie prostoty w mówieniu jest trudnym zadaniem. Pojedyncze słowa muszą padać tak, by dźwięczeć jak dzwon i tworzyć piękną melodię. I później ja, po usłyszeniu tego stwierdzenia, powiedziałem Krzysztofowi Kolbergerowi tak: proszę pana, właśnie jak dzwon brzmią te niesamowite słowa księdza Jana Twardowskiego: spieszmy się kochać ludzi, prawda? I Krzysztof Kolberger odparł tak: powiedzenie to stało się częścią języka i weszło na trwałe do historii. Każdy wie, kto je napisał, niezależnie od tego, czy jest osobą wierzącą, czy nie. Nie wiemy, jak potoczą się losy całej poezji księdza Jana Twardowskiego. Sam jestem przekonany, że jego wiersze przetrwają, ponieważ są proste, piękne i ponadczasowe. Myślę, iż w każdym pokoleniu znajdą się ludzie, którzy będą chcieli do nich wracać. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. W październiku 2008 roku opublikowałem w magazynie nadsańskim Nasz Czas wywiad z Krzysztofem Kolbergerem zatytułowany Życie, śmierć i sztuka. Ten wywiad został przeprowadzony po spektaklu Słowo Herberta, który przygotował Krzysztof Kolberger. Szanowni Państwo, wspomniałem na początku o tym, iż w tych ostatnich trudnych, dramatycznych latach Krzysztof Kolberger osiągał wielką dojrzałość. Wielką dojrzałość i mówił o tym, iż staje się człowiekiem niezwykle dojrzałym. Ja do tej dojrzałości nawiązałem właśnie we wspomnianym wywiadzie. I zwróciłem się do Krzysztofa Kolbergera, iż właśnie w spektaklu o Herbercie dominuje refleksja nad życiem i śmiercią, skłaniająca słuchaczy do przemyśleń.
I Krzysztof Kolberger odpowiada mi tak. Przychodzi taki czas. Może trzeba dojrzeć do tego, tak jak i ja musiałem dojrzeć do poezji Herberta. Może musiał przyjść taki czas, żeby pewne słowa, jego myśli, jego przeżycia stały się mi bliskie. Bo tylko wtedy mogę przekazać tak, żeby ludzie odebrali je jako swoje. W tym samym wywiadzie Krzysztof Kolberger opowiada mi wiele o swojej książce zatytułowanej Przypadek, nie przypadek. Jest to rozmowa między wierszami księdza Jana Twardowskiego. Rozmowa przeprowadzona przez Aleksandrę Iwanowską. I kiedy dyskutowaliśmy o tej pozycji, Krzysztof Kolberger powiedział tak. Długo trwało, zanim dałem się namówić na tę rozmowę. Zawsze mówiłem, że nigdy nie będę udzielał żadnych wywiadów, rzekł, pisał wspomnień, że jeżeli ktoś chce się czegoś o mnie dowiedzieć, niech to robi poprzez moje role, bo tam najpełniej się pokazuję. Tak mi się wydawało, ale okazało się, że tradycyjnie nigdy nie wolno mówić nigdy. Przyszła chwila tuż przed operacją, dokładnie 10 dni. Akurat przypadkowo albo nieprzypadkowo, bo tytuł jest z księdza Twardowskiego. W wyniku operacji nie byłem pewny, a wręcz lekarze mówili, że właściwie szanse są minimalne. Może to spowodowało, że zdecydowałem się na udzielenie tego wywiadu rzeki. I nie żałuję. Wiem, jak wielu osobom chorym, ale nie tylko chorym, ta książka dodała otuchy. Dodała wiary w to, że z chorobą, z pewnymi nieszczęściami, przypadkami, nieprzypadkami można walczyć, można żyć, można pogodnie je przyjmować. Ale przyjmować nie tak, że się ulega chorobie czy nieszczęściu. Chodzi o przyjmowanie tego, co nam niesie życie. I Kolberger dalej mówi tak. Rozmowa toczy się pomiędzy wierszami księdza Twardowskiego umieszczonymi w albumie. Dołączona została do niego płyta z utworami poety, które nagrałem w moim mieszkaniu dzień przed pójściem do szpitala. Książkę pięknie wydała edycja Świętego Pawła. Drodzy Państwo, ta książka jest i dla mnie wielką, cenną pamiątką. Widnieje w niej dedykacja Krzysztofa Kolbergera dla mnie i dla moich rodziców Marii i Kazimierza Jackowskich. Ta książka jest cenna dla mnie także i z tego względu, że na jej łamach Krzysztof Kolberger czterokrotnie przytacza różne fragmenty wywiadów, jakie z nim przeprowadziłem. Dlatego mogę w jakiś sposób powiedzieć, iż w jakiejś skromnej części w tej książce również daje się zauważyć moje małe współautorstwo. I to dla mnie wielka radość i wielka satysfakcja, że również w jakiś sposób i ja przyczyniam się do tego, iż pamięć o Krzysztofie Kolbergerze trwa. 5 października 2008 roku Krzysztof Kolberger przybył do Stalowej Woli. Trwały wówczas obchody 50-lecia stalowowolskiej bazyliki. I z tej okazji zorganizowaliśmy koncert z udziałem aktora, który recytował w kościele Matki Bożej Królowej Polski tryptyk rzymski. Wielkie, wspaniałe wydarzenie, wielka
uroczystość, wspaniałe chwile, chwile niezapomniane, za które jesteśmy Krzysztofowi Kolbergerowi bardzo wdzięczni. Krzysztof Kolberger promował wówczas swoją książkę Przypadek, nie przypadek. Wielu ludzi otrzymało od niego autograf, robiło sobie pamiątkowe fotografie. Ja również pragnę Państwu przybliżyć tę chwilę, bo wiele fotografii się zachowało. Zobaczmy je, drodzy Państwo. Wielką radością było dla mnie to, że także w mojej rodzinnej Stalowej Woli mogłem poprowadzić artystyczny wieczór z udziałem Krzysztofa Kolbergera. Kiedy spektakl miał się rozpocząć, Krzysztof Kolberger zwrócił się do mnie tymi słowy: proszę pana, jakie warunki panują w kościele, w którym mam wystąpić? I ja wtedy odpowiedziałem: panie Krzysztofie, w tutejszej bazylice warunki akustyczne są bardzo trudne. Jest duże echo, są to warunki wymagające dużych umiejętności i na pewno nie będzie łatwo. A Krzysztof Kolberger spojrzał na mnie i wypowiedział z uśmiechem tylko dwa słowa, które utkwiły mi w pamięci. Bardzo mocno utkwiły mi w pamięci. Powiedział tak: będziemy walczyć. I te słowa w jakiś sposób odzwierciedlają całą jego postawę i podejście do życia w tych trudnych ostatnich latach zmagania się z ciężką chorobą. Kiedy miały rozpoczynać się spektakle, Krzysztof Kolberger był niedostępny. Kiedy przybywał do jakiegoś ośrodka, który organizował to wspaniałe wydarzenie artystyczne, był zwykle niedostępny. Zajmował się sobą, odpoczywał, niekiedy kontaktował się telefonicznie ze swoim lekarzem. To były dla niego chwile, w których musiał być sam ze sobą. Nabierał sił, koncentrował się, ale kiedy spektakl się rozpoczynał, kiedy koncert się rozpoczynał, Krzysztof Kolberger wychodził, dawał z siebie wszystko, jego głos rozbrzmiewał, jego słowa niosły się hen daleko i wywierały wielkie wrażenie na słuchaczach. Można powiedzieć, że w tamtym trudnym czasie był to wielki heroizm ze strony aktora, który się nie poddawał. W naszych rozmowach z Krzysztofem Kolbergerem opowiadał mi również o tych doświadczeniach i o tych przeżyciach. Drodzy Państwo, tym bardziej wielka nasza wdzięczność dla Krzysztofa Kolbergera za wszystko, czym nas obdarzył, za ten jego wielki talent, którym nam służył, i za to wielkie przesłanie, które starał się nam przekazać w tych trudnych ostatnich latach jego życia. Ostatnie spektakle i koncerty z udziałem Krzysztofa Kolbergera poprowadziłem w 2009 roku. Między innymi w sierpniu w Stalowej Woli Rozwadowie, podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego.
Krzysztof Kolberger odszedł do wieczności w styczniu 2011 roku. Teraz, kiedy od tamtej chwili mija 10 lat, częściej biorę do ręki jego książkę Przypadek, nie przypadek. W tej pozycji powiedział między innymi takie słowa. Teraz sobie myślę, już mając za sobą 30 parę lat pracy, jak te moje wybory poetyckie zbiegły się z tym, co działo się dookoła mnie. Innymi słowy, mógłbym, gdyby tak ktoś się chciał zabawić, opowiedzieć historię Polski w tym okresie, kiedy żyłem, poprzez poezję mówioną przeze mnie. Lata 70., kiedy mieliśmy trochę poczucie mesjanizmu narodu, zniewolenia przez wielkiego sąsiada, wtedy na czasie była poezja romantyczna. Potem Czesław Miłosz, poeta, którego przez wiele lat nie było w Polsce. Nagle Solidarność. Odkrywamy, że mamy wielkiego poetę, w czym oczywiście pomaga przyznanie mu Nagrody Nobla. Wiersze, które mówiłem, powstały głównie zaraz po wojnie. Większość z nich dotyczyła okresu wojennego i nagle przystawały do chwili bieżącej, w inny sposób oczywiście. Potem doświadczałem wielokrotnie, jak dzięki temu, co się dookoła zdarzało, te same wiersze nabierały zupełnie innego znaczenia i te same słowa co innego znaczyły. I tak można by po kolei opowiadać o kolejnych związkach. Większość z tych poetów, właściwie wszyscy, o których mówię, nie żyją. Teraz to sobie uzmysłowiłem. Wszyscy, którym poświęciłem swój zawód i swoje życie w tej dziedzinie, odeszli. Dzięki Bogu zostaje poezja. Dziś możemy powiedzieć, że poezja zostaje także dzięki Krzysztofowi Kolbergerowi, dzięki jego talentowi, zaangażowaniu, umiłowaniu aktorstwa. Niech Pan Bóg wynagrodzi mu wszelkie dobro i wszelki trud, jaki był jego udziałem. Niech odpoczywa w pokoju.